Dzień dobry Państwu, nazywam się Stanisław Niewiński. Bardzo miło mi nagrywać dla Państwa kolejny odcinek mojego formatu vlogowego. Tematem, którym chciałbym się zająć dzisiaj, jest to kwestia Chin i demokracji, próby odpowiedzi na pytanie, czy chińskie dawne tradycje polityczne są w jakimś stopniu, jeśli tak, to w jakim, kompatybilne z ideą demokracji. Myślę, że jest to temat dość często podejmowany przez wielu akademików na całym świecie. Szczególnie nawet można powiedzieć, że zainteresowanie tą tematyką wzrosło w ostatnich latach, a jest to związane z tym, co się dzieje w Chinach dzisiaj, mianowicie rządami Xi Jinpinga, który, co ciekawe, reformuje politycznie Chiny, ale w kierunku innym niż chciano by to na Zachodzie, ponieważ buduje on w Chinach państwo o charakterze bardziej autorytarnym. No i właśnie pojawiają się w związku z tym liczne pytania, czy Chiny mogą być w przyszłości krajem demokratycznym, jeśli tak, to w jakim stopniu. No i jak właśnie do tego zagadnienia mają się chińskie tradycje polityczne. Warto zaznaczyć, że jest to temat, w którym można powiedzieć, no, pojawia się tak naprawdę od bardzo dawna. Jakbyśmy sobie spojrzeli na XVIII wiek, na XVIII-wieczne europejskie oświecenie, to mamy tam na przykład rozważania Montesquieusza na ten temat. Zauważał on, że jego zdaniem Chiny są takim modelowym przykładem czegoś, co on nazwał systemem orientalnego despotyzmu, czyli państwa, w którym takim, no, dojmującym elementem jest strach poddanego przed władcą, przed władzą. No, to był oczywiście XVIII wiek, ale tego typu rozważania można znaleźć także i w czasach nam bliższych. Być może znany części z Państwa amerykański akademik Stephen W. Mosher, autor takiej książki chociażby jak Hegemon, droga Chin do dominacji, no, praca, można powiedzieć, bardzo krytycznie odnosząca się do współczesnych Chin, no to on w ramach tej książki zwracał uwagę na to, że powstałe w 221 roku przed naszą erą cesarstwo chińskie zbudowane przez pierwszego cesarza miało charakter wręcz, jak on to mówi, prototalitarny. No i że właśnie to, jaki kształt temu państwu nadał pierwszy cesarz, no, zakodowało się i zainfekowało chińskie DNA polityczne po dzień dzisiejszy i w związku z tym jego zdaniem, no, bardzo trudno to tak naprawdę jest przeprowadzić zmiany jakieś inne, szczególnie w kierunku liberalno-demokratycznym. No ale czy rzeczywiście chińskie tradycje polityczne, te dawne Chiny, rzeczywiście były one krajem, czy rzeczywiście one były krajem aż tak bardzo despotycznym i czy w związku z tym w Chinach nie ma możliwości zbudowania państwa opierającego się na innym systemie politycznym? No, na to właśnie pytanie chciałbym Państwu w jakiejś tam przynajmniej mierze, bo jest to temat bardzo szeroki, odpowiedzieć w niniejszym vlogu. No i od razu zaznaczę, że w moim przekonaniu to zagadnienie jest znacznie bardziej złożone. Na wstępie należy stwierdzić, że faktycznie tradycje polityczne Chin są inne od tych, jakie ma świat zachodni. Ewolucja polityczna Chin przez stulecia poszła w zupełnie innym kierunku niż w kręgu kultury europejskiej. W przeciwieństwie do Greków, Rzymian, narodów europejskich doby średniowiecza i epoki wczesno-nowożytnej, Chiny nie zaznały czegoś takiego jak rządy przedstawicielskie. Chińczycy nie stworzyli czegoś podobnego do Wielkiej Karty Swobód, konstytucji Nihil Novi z XVI-wiecznej Polski, a w związku z tym nie miały one swojej izby gmin, stanów generalnych, czy chociażby polskiego Sejmu. Jeśli sobie popatrzymy na rozważania chińskich myślicieli na temat polityki, szczególnie w czasach dynastii królewskiej, no, przede wszystkim mam tutaj na myśli późny okres rządów dynastii Zhou, gdy Chiny borykały się z okresami trwającymi wiele set lat wojen domowych, no to takim elementem, można powiedzieć, kluczowym dla
chińskich rozważań o polityce jest strach przed anarchią, który zdaniem wielu chińskich filozofów, no jedynym remedium na to jest silna władza centralna, jak sobie spojrzymy na no coś tak właśnie kluczowego dla tych rozważań jak Kronika Wiosen i Jesieni, no to tam się wprost zwraca uwagę na to, że jeśli nie będzie silnej władzy centralnej, no to państwo popadnie w stan anarchii i no może nawet, prawda, no upaść, zniknąć i tak dalej, i tak dalej. No, skutkiem takiego postawienia sprawy jest to, że takim charakterystycznym rozwiązaniem polityki chińskiej było stworzenie monarchii z silnym, merytokratycznym, pochodzącym z egzaminów aparatem biurokratycznym. No i właśnie realizacja takiego ideału no miała miejsce w Cesarstwie Chińskim, które powstało w 221 roku przed naszą erą. Cesarstwo Chińskie miało charakter hierarchiczny, autorytarny, aczkolwiek nie zawsze despotyczny i może poza niewielkimi prawda, wyjątkami, no trudno tam mówić o państwie totalitarnym, które jest no, w gruncie rzeczy tak naprawdę wynalazkiem wieku XX, choć pewne praktyki, pewne pomysły no, mogły w jakimś kierunku ku czemuś takiemu zmierzać. Podstawy doktrynalne Cesarstwa Chińskiego były różne. Na potrzeby naszego vloga i tutaj, prawda, no, który jest no, jakoś tam, prawda, kompaktową formułą, chciałbym się odnieść do trzech takich bardzo ważnych podstawowych elementów, które właśnie tworzyły w tej fazie, w tej powiedzmy w ramach, prawda, pewnej doktryny, a także pewnej praktyki politycznej całokształt Cesarstwa Chińskiego. Pierwszym tutaj elementem jest coś, co nazywa się legalizmem, filozofią legistyczną, czasem też szkołą praw. Z chińska ten kierunek nazywa się Fadzia. Charakteryzował się on daleko posuniętym radykalizmem. Myśliciele właśnie tworzący doktrynę legistyczną wskazywali na to, że dawny system wasalny, który funkcjonował w czasach królewskich, powinno się zastąpić scentralizowanym imperium. Prawo powinno pochodzić wyłącznie od władcy. No i wskazywano tutaj, że taki, prawda, władca powinien się troszczyć o rozwój ekonomiczny, militarny. Takim też bardzo istotnym elementem legizmu jest też to, że właśnie oni postulowali, aby odejść od takiego dawnego, prawda, klasowego, feudalnego społeczeństwa, że o miejscu jednostki w społeczeństwie powinno decydować nie urodzenie, a to jakie ono ma zasługi dla państwa, no właśnie też ten element prawa, które powinno pochodzić tylko od władcy. No, legizm to jest jeden element. Kolejnym jest konfucjanizm bądź ruizm. No, o konfucjanizmie myślę, że dla państwa nagram jeszcze jakiś taki bardziej szczegółowy odcinek vloga, gdzie bym się do tych kwestii chociażby nazewnictwa odniósł trochę bardziej. No tutaj sobie o tym powiemy bardziej tak powiedzmy w podstawowej formie. No, konfucjanizm tym się różnił od legizmu, że miał bardziej łagodny, konserwatywny charakter. Główni tutaj, prawda, przedstawiciele tego kierunku, czyli Kongzi, Konfucjusz, Mengzi, Mencjusz czy Sundzi, ci tacy najbardziej istotni przedstawiciele tej doktryny, no, uważali, że należy zachować to, co najlepsze z dawnych obyczajów. Te takie pojęcia pochodzące z czasów feudalnych powinno się przekuć raczej w zbiór pojęć etycznych. No i to właśnie dawne, dziedziczne szlachectwo rodowe w tym nowym społeczeństwie po wojnach domowych
powinno zostać przekształcone w szlachectwo postawy moralnej, postawy etycznej. Wskazywali na to, że dobry monarcha powinien się otaczać wykształconymi i cnotliwymi urzędnikami. No i właśnie tutaj to też było troszeczkę zbieżne z przekonaniami legistów. O miejscu w społeczeństwie powinna decydować wykształcenie, doskonałość moralna, a nie urodzenie. No i tutaj legizm i konfucjanizm to są doktryny rdzennie chińskie, ale na kształt cesarstwa przez stulecia wpływały także pewne doświadczenia ludów obcych, szczególnie ludów koczowniczych. Chińczycy z nimi graniczyli, wojowali, nierzadko byli też przez nich podbijani, no i w konsekwencji przejmowali pewne ich tradycje polityczne. No i trzeba tu od razu zwrócić uwagę na to, że ludy koczownicze, Mongołowie, Mandżurowie, Xianbei i tak dalej, było ich dosyć wiele. Były to ludy o bardzo dużym stopniu zmilitaryzowania, no bo ludy, prawda, migrujące, koczownicze, tam każdy, i mężczyźni, i kobiety, a i czasem dzieci, musieli mieć pewne, prawda, zdolności militarne i bywali zmuszani sytuacją bardzo specyficzną do walki. No i to doprowadziło właśnie też do zmilitaryzowania tej kultury i także nadania jej pewnych elementów autorytarnych. Te dynastie właśnie, które miały obcy charakter, no miały w związku z tym często skłonność do daleko idącego despotyzmu, bardziej aniżeli jest on zawarty w klasycznej kulturze chińskiej. No i tak właśnie z tej perspektywy, spoglądając na te tradycje, to warto właśnie zauważyć, że legizm i właśnie te tradycje ludów koczowniczych no mają właśnie taki, szczególnie można powiedzieć, autorytarny charakter. O czym to się na przykład przejawiało? No samo cesarstwo chińskie zostało w 221 roku powołane w wyniku tego, że w toku, prawda, epoki walczących królestw, u schyłku okresu królewskiego, państwo Qin podbiło całą domenę chińską. Państwo Qin zostało zbudowane, można powiedzieć, w dużej mierze w oparciu o doktrynę legistyczną. No i też no, sam fakt budowy tego państwa przez dynastię o silnych inklinacjach legistycznych no, nadało, szczególnie w pierwszych latach istnienia, mu charakteru mocno autorytarnego, albo jak no, nawet do pewnego stopnia się z tym zgódźmy, jak mówi Steven Mosher, no wręcz do pewnych elementów prototalitarnych. No pierwszy cesarz, o czym no, część z Państwa słuchających tego vloga pewnie wie, no, próbował zniszczyć jakąkolwiek opozycję w państwie, prześladował dawne elity podbitych państw, represjonował intelektualistów, no 460 z nich miał albo spalić żywcem, albo kazać zakopać żywcem, są inne, prawda, przekazy, no dążył do tego, żeby to państwo ujednolicić na jedną modłę, no to miało pewne cechy, prawda, prototalitarne. Wpływy ludów koczowniczych, no jak powiedziałem trochę wcześniej, no te ludy w związku z tym, że były ciągle w ruchu, musiały się, prawda, przemieszczać, były często narażone na różnego typu ataki, no one miały taki mocno militarny, przekuwający się niekiedy te właśnie ich tradycje polityczne miały taki militarystyczny, autorytarny charakter. I tutaj, gdy one rządziły Chinami, no to tutaj, prawda, przenosiły te swoje tradycje na grunt chiński. No, warto tutaj właśnie zwrócić uwagę na to, że to takie no, późne cesarstwo chińskie od czasów mongolskiej dynastii Yuan, no właśnie przejawiało właśnie taki no, dość despotyczny charakter. No, jeśli właśnie spojrzymy na te rozważania Monteskiusza o orientalnym despotyzmie, to rzeczywiście te elementy w tym późnym cesarstwie, czyli w czasach dynastii Yuan, potem rdzennie chińskiej dynastii Ming, no i ostatniej dynastii mandżurskiej Qing,
Można zaobserwować, tak? Mongołowie, gdy podbili Chiny pod koniec XIII wieku, no to rzeczywiście rządzili tak bardzo twardą ręką, byli ludem najeźdźczym. Często stosowali przemoc, aby utrzymać podbite imperium w ryzach. Mingowie, którzy w drugiej połowie XIV wieku wygnali Mongołów z Chin i odbudowali rdzennie, prawda, chińskie rządy, choć do Mongołów mieli zły stosunek, no to część tych tradycji przejęli, szczególnie jak sobie spojrzymy na założyciela tej dynastii, Hongwu, który zasłynął tym, że przeprowadzał czystki wśród urzędników, publicznie ich poniżał podczas audiencji, kazał chłostać, stworzył nawet specjalną taką tajną służbę, która miała trzymać korpus urzędniczy w ryzach, prowadził, jak mówiłem, czystki, no i zdaniem tutaj niektórych kronikarzy tym ofiarami tych czystek miało paść nawet 40 tysięcy ludzi. Ostatnia dynastia cesarska, dynastia mandżurska Qing, no też ona miała takie, można powiedzieć, taką skłonność do tego, że na czele cesarstwa zaje rządów stali władcy silni o dość autorytarnej osobowości, na przykład cesarz Kanxi, zresztą władca niezwykle wybitny. W wyniku jego rządów podbito Tybet, Turkestan. No ale to był taki silny władca, tak, który lubił to państwo, prawda, trzymać mocno w ryzach, aby ono realizowało jego wizję. Cesarz Qianlong, o którym wspominałem na naszym ostatnim nagraniu, no on chociażby słynął z tym, że stosował takie praktyki cenzorskie w stosunku do elity intelektualnej, kazał konfiskować nieprawomyślne dzieła, prześladował niektórych intelektualistów. No tak, takie autorytarne osobistości rządziły w cesarstwie chińskim. I w tym sensie te tezy o orientalnym despotyzmie nie są zupełnie wyssane z palca, ale to jest tylko pewna część rzeczywistości. To jest wpływ właśnie legizmu, w dużej mierze legizmu, praktyk tutaj ludów koczowniczych, które rządziły Chinami. Niecałe chińskie tradycje polityczne dają fundamenty do takiej formy rządów. I tu właśnie w związku z tym chciałbym się odnieść do filozofii konfucjańskiej, tudzież jak ja wolę mówić, ruistycznej. Na temat konfucjanizmu od czasu do czasu dość dużo się mówi na temat Zachodu, na Zachodzie. Warto tutaj dodać, że często wokół tej doktryny filozoficznej narosło wiele stereotypów. Ona ma w świecie europejskim, w Stanach Zjednoczonych, taką trochę łatkę takiego właśnie systemu mocno tradycjonalistycznego, popierającego hierarchię, niechętnej zmianą. I takie elementy też w niej można znaleźć, ale jest to kierunek o charakterze dość bogatym, mającym wiele odsłon i wiele tych odsłon wpływało w ciągu stuleci na funkcjonowanie Chin, w szczególności na funkcjonowanie cesarstwa chińskiego. Konfucjusz, Mencjusz, Sun Tzu i potem, prawda, kolejni ważni przedstawiciele tego kierunku zwracali uwagę na wiele elementów. I oczywiście można tutaj znaleźć silny nacisk na hierarchię, na szacunek dla tradycji, ale jak najbardziej w ramach konfucjanizmu można znaleźć sporo elementów o charakterze mocno progresywnym. Na co szczególnie w tym kontekście trzeba zwrócić uwagę? No a przede wszystkim na to, że Konfucjusz czy Mencjusz, można powiedzieć, dzielili społeczeństwo na dwie kategorie ludzi, na tych, którzy, prawda, posiedli wykształcenie i na tych, którzy tego wykształcenia nie posiedli.
rządzić powinna ta, prawda, wykształcona światła część społeczeństwa, ale co jest szczególnie istotne, pewnym ideałem w Chinach było to, aby jednak to wykształcenie było dostępne dla jak największej części społeczeństwa. W czasach na przykład dynastii Song, czyli takiej, można powiedzieć, dynastii cesarskiej, w której ten ideał konfucjańskiej polityki próbowano zrealizować jak najbardziej, istniał bardzo rozbudowany system stypendiów dla chłopców z ubogich rodzin, którzy chcieli się uczyć. Udział w polityce w dawnych Chinach był możliwy poprzez zdawanie egzaminów urzędniczych. No i właśnie mówię, do tych egzaminów miał dostęp dość duży odsetek społeczeństwa. To właśnie egzaminy były drogą do awansu społecznego. No i co tutaj dużo mówić, w tamtych czasach był to system niezwykle postępowy i progresywny. Oczywiście najczęściej egzaminy zdawały dzieci ludzi, którzy już pełnili urzędy, ale jak mówię, były te stypendia, była ta furtka do tego, że jak ktoś nie miał pieniędzy, ale chciał w tą drogę, w tym kierunku iść, no to miał przynajmniej pewną możliwość. To jest bardzo postępowy element. Szczególnie jeśli sobie uwzględnimy, że że chociażby tutaj, prawda, dynastia Song, to są lata 960-1279, tak? No to trudno było w ówczesnym świecie znaleźć rząd, który stawiałby na taki progresywizm. No, to było coś dużo bardziej postępowego od feudalnej Europy, czy na przykład kastowych Indii. To jest jeden element. Druga kwestia to jest zagadnienie tego, że ta prawda pochodząca z egzaminów biurokracja była przeciwwagą dla despotycznych zapędów cesarza. Konfucjusz zwraca uwagę na to, że Dżundzy, czyli ten właśnie dżentelmen, człowiek szlachetny, ten taki właśnie pewien ideał społeczny w konfucjanizmie, nie jest narzędziem władcy. Sun Tzu zwracał uwagę na to, że urzędnik powinien podążać za Dao, czyli właśnie za tą taką drogą do osiągnięcia doskonałości, a nie za władcą. I generalnie pewnym takim ideałem dla konfucjanistów było to, aby ten cesarz tak za bardzo nie wtrącał się do zarządzania państwem. On miał panować, sprawować pewną kontrolę, ale jednak polityka to miała być wedle ich ideałów taka profesja właśnie ekspertów przygotowanych do tego urzędników, rekrutujących się w dużej mierze tam, prawda, z ludu, którzy w wyniku egzaminów dochodzą do swoich właśnie tutaj do działalności, prawda, politycznej. No i praktyka właśnie cesarstwa chińskiego wynikała z pewnych wpływów, które wynikały z tych trzech tutaj, prawda, znaczy, abyśmy się rozumieli, na cesarstwo chińskie, na system polityczny Chin wpływ miało dużo czynników. Tu jeszcze też warto o na przykład taoizmie i zasadzie Wu Wei, niedziałania, powiedzieć, ale jednak najbardziej podstawowe to są te trzy elementy. No i jak ono w konsekwencji funkcjonowało w praktyce? No, cesarz był formalnie monarchą absolutnym. No, jak tutaj wskazuje wybitny izraelski sinolog Yuri Pines, trudno byłoby na świecie spotkać monarchę, przynajmniej w teorii, obdarzonego większą władzą aniżeli cesarz chiński, bo był on, miał on, prawda, rolę religijną, był takim szefem administracji, kierował wojskiem. Tych elementów było bardzo wiele, tylko właśnie dowcip polegał na tym, że on miał władzę tak wielką, że niewielu monarchów w praktyce było w stanie spełniać te wszystkie zadania, które stały
przed, prawda, urzędem cesarskim. No i w konsekwencji, czy tego chciał, czy tego nie chciał, musiał się tą władzę dzielić z silnym i rozbudowanym aparatem administracyjnym. I przeważnie, jakbyśmy sobie popatrzyli na dzieje cesarstwa chińskiego, no to właśnie można było zaobserwować jakąś taką równowagę pomiędzy cesarzem a urzędnikami. Chyba najlepiej ten podział funkcjonował właśnie w czasach dynastii Song. Tutaj na przykład warto zwrócić uwagę na panowanie cesarza Zhenzhonga, który właśnie, no, gdy prowadził tutaj debaty ze swoimi urzędnikami, no to zawsze popierał zdanie większości, zachęcał ich do publicznej debaty. Czyli tu mamy, no, taką równowagę, no i taki, no, nawet dosyć rozbudowany pluralizm, tak? Co niekoniecznie byśmy, co no, nie, no, niespecjalnie pasuje właśnie do tych takich tutaj tez o orientalnym despotyzmie czy o protototalitarnym genie drzemiącym zdaniem Stephena Moshera właśnie w tym DNA politycznym Chińczyków. Mało tego, nawet jeśli byśmy sobie spojrzeli na to późne cesarstwo, czyli tam Yuan, Ming i Qing, które miało pewną skłonność do despotyzmu, to i tutaj kwestia wcale nie jest taka prosta, ponieważ dynastie te padały ofiarą cyklu dynastycznego w Chinach. A czym ten cykl dynastyczny się przejawiał? No, drodzy Państwo, jaką byśmy dynastię nie wzięli, czy rdzennie chińską, czy przyniesioną na mieczach i szablach koczowniczych zdobywców, to powtarzał się tutaj pewien cykl. Pierwszy cesarz to jest zazwyczaj cesarz żołnierz zdobywca, tak, który zdobywa władzę nad imperium z końskiego siodła. To jest przeważnie postać bardzo asertywna, no nierzadko mająca cechy autorytarne czy despotyczne. On rządzi państwem twardym ręką, on, prawda, ustawia w szeregu urzędników, ma, prawda, swoich następców, którzy może, no, nie są aż tak autorytarni jak on, ale są również silnymi władcami, ponieważ tam się, prawda, dba o to, aby odpowiednio przygotować ich do rządzenia, więc zarówno, prawda, studiują oni tam teksty Konfucjusza, Mencjusza, aby nauczyć się, jak być tym dobrym władcą, znać meandry pracy administracyjnej. Nierzadko, prawda, jako jeszcze młodzi książęta są brani na kampanie wojenne, aby zobaczyć, jak się armią dowodzi, ale stopniowo tutaj, prawda, w przeciągu kolejnych pokoleń to przygotowanie władcy do rządzenia się zaczyna psuć, ponieważ w pewnym momencie, czy to członkowie rodziny cesarskiej, czy, prawda, przedstawiciele biurokracji zaczynają się obawiać, że, prawda, książę koronny, który ma przejąć władzę, jeśli albo jakiś inny członek, prawda, rodziny będzie chciał podnieść bunt, i w konsekwencji to przygotowanie monarchy do rządzenia nie jest już takie pieczołowite, jak było wcześniej. No, do tego dochodzi też inny element. Co innego jest, gdy się, powiedzmy, władzę zdobywa własną ręką. Co innego, jak, powiedzmy, to zdobycie władzy przez dynastię było jeszcze niedawno, a co innego, jak to już jest, powiedzmy, kilkadziesiąt albo ponad 100 lat od istnienia dynastii. No, ten ród cesarski, no, co tutaj mówiąc kolokwialnie, zaczyna gniuśnieć. I skutek tego jest taki, że stosunkowo, stopniowo z tego, prawda, cesarza autokraty mamy cesarza, który jest tak naprawdę obrońcą, który jest tak naprawdę strażnikiem pałacu cesarskiego. O, zajmuje się tam, prawda, literaturą, spełnianiem, prawda, obowiązków religijnych, albo, prawda, swoim własnym haremem, a nie realnym rządzeniem państwa. I ta faktyczna władza znajduje się w rękach, no, albo aparatu urzędniczego, albo, prawda, eunuchów pałacowych, bo i taka sytuacja też była. Czemu ma służyć ten wywód? Do tego, że nawet te takie, no, despotyczne, prawda, dynastie z późnego okresu, choć one wydały wielu, prawda, silnych cesarzy o autorytarnych zapędach, to prędzej czy później i tak realna władza w cesarstwie była sprawowana w ręku aparatu urzędniczego. No, chociażby, nie wiem, no, moja ulubiona dynastia Ming, Hongwu na początku, tak? Cesarz, który robi
robi czystki w gronie urzędników, który dowodzi wojskiem na polu bitwy, wygania, prawda, Mongołów z Chin, a jego kampania kończy się w płonącym Karakorum. No tam, prawda, jego następcy, cesarz Jungle, tak, też bardzo silna postać, człowiek, który był pomysłodawcą i prawda, mecenasem wypraw morskich admirała Zheng He. No ale już druga połowa XV wieku to są władcy coraz słabsi, tak. Jeden z nich przegrywa wojnę z Mongołami, jest jeńcem na dworze mongolskim. Potem tam na początku XVI wieku sytuacja się trochę stabilizuje, ale to są już monarchowie, którzy raczej no, starają się rządzić tam w zgodzie jakiejś z aparatem urzędniczym. No a końcówka panowania no, to jest cesarz Wanli, rządzący, o ile się nie mylę, bardzo długo, bo aż 40 lat, ale końcówka jego rządów no, to są walki z urzędnikami, które on przegrywa. Tutaj warto pamiętać, że jego marzeniem było to, aby jego następcą był syn, którego spłodził z jedną ze swoich ukochanych konkubin, ale na to aparat urzędniczy się nie chciał zgodzić i okazał się silniejszy. No a już ostatni, prawda, cesarze dynastii Ming na początku XVII wieku, no to są postaci wyjątkowo słabe, żeby nie powiedzieć żałosne, które no w niczym nie mogą się równać no, z takimi, prawda, herosami na tronie jak Hongwu czy Jungle, tak? No i to jest właśnie częsty element tej, prawda, praktyki politycznej cesarstwa chińskiego. No o czym tu jeszcze warto wspomnieć, no bo tam powiedzmy no przewagi prawda, biurokracji nad cesarzem, no to są powiedzmy takie trochę gabinetowe rzeczy. Ale spójrzmy sobie na pewne tutaj inne bardzo ważne podstawy funkcjonowania monarchii w Chinach. No zapewne jakoś Państwu znany termin mandatu niebios, tak? Czyli tego, że cesarz i dynastia rządzą z woli niebios, czyli z tego takiego no, w tradycyjnej religii chińskiej, no takiego no, ja nie jestem religioznawcą, także nie chcę tutaj, prawda, robić jakichś wielce mądrych wywodów, bo jeszcze na głupca wyjdę, no ale powiedzmy, że to jest taki odpowiednik Boga w tej tradycyjnej religii chińskiej. No ten termin brzmi bardzo religijnie, ale on miał wbrew pozorom niesłychanie świecki charakter. No bo z czego wynikał tak naprawdę mandat niebios? No Mencjusz szczególnie na ten temat dużo pisał i on mówił tak, że mandat niebios ma ta dynastia, która rządzi w ten sposób, że lud jest zadowolony. Gdy lud nie jest zadowolony, no to lud ma prawo, to ma prawo się burzyć i ma prawo wywołać bunt przeciwko takiej dynastii, jeśli taki, prawda, buntownik chłopski, a takich w dziejach Chin było bardzo wiele, no chociażby Hongwu tutaj wspominany, który stanął na czele buntu przeciwko mongolskiej okupacji dynastii Yuan. No jeśli taki buntownik zdobywa władzę, no to zakłada sobie własną dynastię, która rządzi legalnie. No wiecie, drodzy Państwo, to jest koncepcja o takim, no mocno powiedziałbym, nawet częściowo demokratycznym charakterze. No i podsumowując ten mój, prawda, no już ponad półgodzinny wywód. Cóż tu można powiedzieć? No przede wszystkim Chiny oczywiście jak najbardziej mają zdecydowanie inne tradycje, aniżeli te, które zdominowały z czasem, prawda, świat zachodni. Wiele z nich ma charakter mocno, można powiedzieć, autorytarny, no szczególnie ta wiedza, no jednak w pewnym, przynajmniej w różnym stopniu, w hierarchiczny porządek, w silną władzę cesarską. Niemniej jednak w tych tradycjach są pewne elementy, na których można spróbować oprzeć jakieś rozważania na temat demokracji, większego dopuszczenia społeczeństwa do rządów nad Chinami. No, w szczególności w moim przekonaniu tym elementem jest konfucjanizm, który owszem z jednej strony ma hierarchiczny charakter, jest w nim pewna nostalgia za tradycją, ale zarazem jest tam dużo elementów, które po pierwsze mogą na przykład tworzyć pewien klimat do budowy w ramach systemu politycznego elementów check and balance,
aby właśnie no, jakoś tam równoważyć autorytarne tendencje w ramach rządu. Jest tam wiele elementów o charakterze progresywnym, przede wszystkim tym, że no, rządzić się powinno nie ze względu na jakieś niemerytoryczne powody, tylko ze względu na wykształcenie, do którego dostęp powinien mieć każdy. No i zwracanie uwagi też na to, że państwo powinno jednak trzymać się pewnych zasad, dbać o dobro społeczeństwa, o przestrzeganie prawa, obyczajów. Jeśli taka władza takiej tego nie przestrzega, to taką władzę można odwołać. No to są pewne furtki do systemu demokratycznego. No i drodzy państwo, jakby nie patrzeć, w Azji Wschodniej, w krajach, które są silnie przesiąknięte etyką i moralnością konfucjańską, jak na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajwan czy Singapur, no tam funkcjonują mniej lub bardziej dobrze funkcjonujące systemy demokratyczne. Oczywiście Chińska Republika Ludowa to jest zupełnie inna bajka, bo to jest wielkie imperium mające ponad miliard mieszkańców, rządzące tam, prawda, kilkudziesięcioma różnymi grupami etnicznymi. To oczywiście jest inna perspektywa niż na przykład w Korei Południowej, która jest jednolitym etnicznie, mającym kilkadziesiąt milionów mieszkańców państwem. Ale jednak jakaś furtka moim zdaniem do elementów demokratycznych jest w tym państwie. No, zupełnie inny element jest taki, że moim zdaniem Chiny, rywalizując ze Stanami Zjednoczonymi i chcąc, prawda, odgrywać większą rolę w świecie, w kontekście chociażby soft power, będą musiały w końcu przemyśleć ten swój system polityczny na nowo, tak aby po prostu zapewniał im on chociażby w pewnej propagandowej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi bardziej można powiedzieć pozytywne miejsce w tej rywalizacji, aniżeli teraz, ale to są rozważania na jeszcze tak naprawdę inny odcinek. No i drodzy państwo, nie byłbym sobą, gdybym tutaj jakieś lektury państwu nie polecił. Dużo w tym odcinku miejsca poświęciliśmy filozofii konfucjańskiej, szczególnie tym pewnym progresywnym elementom w niej zawartym. No jeśli państwo chcielibyście coś na ten temat sobie więcej poczytać, to bardzo zachęcałbym do zapoznania się z niniejszą pozycją. To jest praca zbiorowa pod redakcją profesora Daniela Bella, Confucian Political Ethics, czyli etyka polityczna konfucjanizmu. No, wersja anglojęzyczna niestety. No niestety to jest pewien wada, albo może i niekoniecznie wada, bo zachęca do rozwijania zdolności językowych. No, zajmowania się generalnie Chinami, szczególnie ich historią, myślą polityczną, to, że niestety na polski niewiele z tej dziedziny zostało przetłumaczonych. Co o tej książce mogę państwu powiedzieć? No, przede wszystkim warto chyba byłoby odnieść się do samego autora, który jest postacią bardzo ciekawą, ponieważ Daniel Bell to jest profesor politologii, Kanadyjczyk urodzony bodajże w Montrealu, ale który ogromną część swojej akademickiego życia spędził na Dalekim Wschodzie, w dużej mierze na chińskich uniwersytetach, i on się zajmuje właśnie tradycyjną chińską myślą polityczną. No właśnie przede wszystkim interesuje się zagadnieniem tej merytokracji konfucjańskiej, jej wpływu na dzisiejsze Chiny. Też on dosyć mocno idzie w te tematy, co ewentualnie właśnie z tej praktyki politycznej narodów Dalekiego Wschodu, Chin, ale nie tylko, bo również Japonii czy Singapuru, można by przenieść na grunt europejski. Czy to byłoby na przykład pozytywne z punktu widzenia funkcjonowania państw w świecie zachodnim? No to są bardzo, bardzo ciekawe tak naprawdę rozważania. On napisał szereg książek na
na ten temat. Ja myślę, że może nawet poświęcę Danielowi Bellowi jeden odcinek mojego vloga, no ale tutaj skupiłbym się na tej jednej książce. Jaki jest generalnie główny leitmotiv tej pracy? No to jest właśnie spojrzenie na konfucjanizm w tej perspektywie progresywnej, pewna taka walka, moim zdaniem bardzo słuszna właśnie, z takim odbiorem konfucjanizmu w świecie zachodnim jako taką filozofią już nawet nie konserwatywną, ale wręcz reakcyjną albo obskurancką, która tutaj, prawda, nic nowoczesnemu światu nie ma do zaproponowania. No i Daniel Bell i tutaj cała, prawda, no, gama akademików zajmujących się Dalekim Wschodem, no, pokazuje, że wcale niekoniecznie tak jest. No, tutaj wskazuje na przykład pewne elementy filozofii konfucjańskiej, które mogą sprzyjać rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Też, prawda, jest to analiza treści konfucjańskich w kategoriach feministycznych, tutaj, prawda, równości pomiędzy płciami, no też taki element, że no, konfucjanizm to jest twardy patriarchalizm. No, tutaj autorzy rozdziałów temu poświęconych pokazują, że wcale niekoniecznie, że da się z tego wyciągnąć jak najbardziej pewne argumenty jak najbardziej na rzecz równości pomiędzy płciami. No cóż mogę powiedzieć, no polecam jak najbardziej zapoznanie się z tą książką, a także innymi książkami Daniela Bella, o tym, no mówię, postaram się zrobić w przyszłości jakiś również odcinek vlogowy. Serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie mojego dzisiejszego nagrania, no i cóż, polecam śledzenie moich kolejnych materiałów w przyszłości. Bardzo dziękuję.